Witajcie kochani w modzie kreatywnej. Może troszeczkę słychać być muzykę ze studia obok, ale nie zwracajcie na to uwagi, będziemy mieć taką delikatne tło. Witam Was dzisiaj w kolejnej części ostatniego hola. No i moi drodzy, dzisiaj zobaczycie akcesoria te po 2 złote, których jeszcze ostatnio nie pokazałam. No i trochę rzeczy takiej, z takiej drugiej wyprzedaży, już nie aż tak tanich, ale też po kilka złotych. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła płaszcza. Jak to w tym roku? Akurat ten płaszcz będzie dla kogoś innego przeznaczony, ale jest przepiękny i za chwilę go Wam pokażę. Ale zacznę od akcesoriów. No i pierwsze rzeczy to właśnie będą nadal te akcesoria po 2 złote. Jedna właśnie jeszcze nadal z tych wyprzedażowych rzeczy za 2 złote to jest taka torebeczka. Śliczna, naprawdę śliczna wieczorowa torebka w kolorze szarym. Nie miałam do tej pory szarej torebki, więc się bardzo cieszę, że jest szara, bo mam dosyć sporo szarych rzeczy. Ona jeszcze jest niedopieszczona, że tak powiem, przeze mnie. Jeszcze się tak nie zajęłam, trochę tam obczyściłam tak z zewnątrz, ale ona wymaga trochę czyszczenia. Tutaj akurat nie zobaczycie, bo tutaj jest dosyć wyczyszczona, ale jeszcze z tyłu tutaj jest taka mała plamka. Ja to już traktowałam, że tak powiem, odplamiaczem i super podziałało. Jeszcze troszkę zostało tego tutaj takiego zatłuszczonego miejsca. Pewnie dlatego ktoś ją oddał, nie chciało mi się zajmować czyszczeniem. I powiem Wam, że bardzo łatwo się to czyści, tylko trzeba od razu jakby wilgoć usunąć, wchłonąć jakby ją w ręcznik i po prostu suszyłam ją blisko źródła ciepła, żeby jednak nie zostały jakieś zacieki na niej, bo z takimi materiałami trzeba uważać, bo mogą po wypraniu zostać właśnie brzydkie zacieki. No i oczywiście nie moczymy w wodzie tego, tylko bierzemy to tak powierzchniowo. Jeżeli byście kiedyś taką torebkę prali, to właśnie trzeba ją tak traktować z uwagą. No i trzeba uważać, żeby tych koralików nie odpróć. No i to jest torebka jakaś też taka designerska, Rebecca Molenaar. Wydaje mi się, że to jest jakaś holenderska rzecz, albo coś w tym rodzaju, belgijska być może. Naprawdę spoko torebeczka, bardzo fajny kształt. No i mieści się tam portfel, telefon normalnie, także też bezproblemowo. Jakaś szminka. Byłaby super też na Sylwestra, jeżeli bym akurat miała taki kolor, a mam szare rzeczy. I pokażę Wam od razu, że fajnie by wyglądała na przykład na letnią imprezę do takiej spódnicy albo na jakieś wyjście, bo patrzcie, fajne takie etniczne wzory ma spódnica, taka długa w stylu boho. No i taka na przykład torebka z takimi wzorami pasującymi byłaby super, super zestawem i pewnie zobaczycie to w jakichś wiosennych albo letnich stylóweczkach. Okej, no i taka torebka 2 złote, warto było naprawdę. Druga rzecz jest super jakości. Torebka włoska ze skóry naturalnej i jest przesuper, uwielbiam takie małe torebeczki skórzane, jeszcze w takim podkówkowym kształcie, naprawdę w bardzo dobrym stanie, zobaczcie, to jest skóra, świetnie to wygląda, firma The Trend, więc też jest bardzo jakościowa torebka, bardzo się z niej cieszę, naprawdę, włoska torebka, originally made in Italy. No w ogóle nie jest zniszczona, nie wiem, po prostu komuś się pewnie znudziła, już miał ją długo, ale to jest taka klasyczna rzecz, co do wszystkiego pasuje. I naprawdę, no, zastanawiam się nawet, czy ją sprzedawać, czy ją wystawiać na Vinted, zobaczycie w następnym programie, jeśli się zdecyduję, to pokażę Wam dodatkowo. Czy właśnie sobie po prostu jej nie zostawić, bo jest bardzo praktyczna, szczególnie właśnie jak się gdzieś wypada na zakupy czy coś, żeby schować tylko podstawowe rzeczy. Lubię bardzo takie torebki tego typu, takie saszetki, torebki. No i to było też 2 złote, jeszcze nie koniec. Kupiłam świetny plecak, taki trochę do biegania czy do sportu, zupełnie nieprzemakalny. Zobaczcie, to jest taki materiał, jakby, który wręcz jakby jest tutaj za... zgrzane są te brzegi, takie... włączenia tutaj tych wszystkich pasków. No i ona jest taka, otwiera się na... O, tu jeszcze mam, zobaczcie, metkę ze sklepu. Wcześniej kosztowała ta torba 28 zł, ale została, nikt nie kupił, więc ja skorzystałam. No i to jest całkowicie nieprzemakalne i w świetnej firmy Ekko można to, żeby jakby uszczelnić, czyli żeby się nam to nie wpływała tu woda górą, jeśli jest deszcz na przykład, to sobie zapinamy w ten sposób, bo tu jest też takie zapięcie na taki, oj, ciężko to
teraz mi zrobić tak jedną ręką, takie coś można z tego zrobić. I wtedy już w ogóle woda na mnie wpłynie, bo tutaj będzie ten nieprzemakalny materiał. No i to jest plecak po prostu taki. Bardzo fajna rzecz właśnie do jakichś takich sportowych działań, wycieczki. Do środka termos, jakiś dodatkowy sweterek czy coś. Nawet mały śpiwór by wszedł, bo to wcale nie jest takie małe. No i uważam, że świetna rzecz. Mój Wiktor się mega ucieszył z tego, bo on bardzo lubi chodzić po lasach, po takich miejscach dzikich. No i właśnie coś takiego to jest super, super gadżet na takie wyjścia, szczególnie właśnie jak jest taka niepewna pogoda. No i ostatnia z takich rzeczy, trochę zabawna, to jest taka torebka z naturalnej skórki, bardzo miękkiej, zobaczcie. To jest takie mięciusieńkie. Naturalna skóra i to jest coś śmiesznego, chyba takie lata 80. mi się kojarzą. To jest taka saszetka i można tą saszetkę sobie zawiesić na pasku. Rewelacyjny pomysł. Ja uwielbiam takie dziwne gadżety i z tego można zrobić coś super modowego. Pokażę Wam może to na jakimś pasku teraz. Mam tu taki, o, przykładowo pasek, o, zwykły, taki czarny. No i gdybym nie miała tutaj tego ozdobnego pasa z zatrzaskami, to bym mogła do spodni czy do dżinsów włożyć sobie taki pas skórzany. Aż tutaj jeszcze jest... Musi być węziej, bo bardzo wąski pas mają te spodnie. No i zobaczcie, po prostu sobie coś takiego można powiesić. A to jest bardzo śmieszny gadżet i jak idziemy na zakupy, można tutaj nawsadzać, a nawet drobne zakupy nam się zmieszczą. Więc w ogóle też ekstra pomysł, żeby mieć wolne ręce. Co sądzicie? Ja uważam, że rewelacja, a dodatkowo powiem Wam, że takie rzeczy ja bardzo lubię, bo kiedy wyjeżdżam z jakąś torbą weekendową na jakieś krótsze wakacje, to ja sobie do takich właśnie leciusieńkich, miękkich saszetek czy kosmetyczek wkładam czy bieliznę, czy rajstopy, czy jakieś akcesoria, które chcę mieć po prostu oddzielnie zapakowane, żeby mi się to wszystko nie przewalało po bagażu, więc to jest bardzo praktyczne. Dla mnie to jest praktyczne. Być może inni by tego nie używali, ale co sądzicie? Ja uważam, że fajna rzecz, taka trochę śmieszna, trochę dziwna, ale to jest bardzo przyjemne, naprawdę. I jestem mega zadowolona, bo za 2 złote skórzaną, nawet jakbym miała to używać jako właśnie czy kosmetyczkę, czy taką saszetkę do bagażu, to też jak najbardziej super sprawa. Dobra, to jeszcze jedno akcesorium. I to coś dostałam za darmo, bo w tym lumpeksie, gdzie często kupuję, jak zrobię zakupy, to takie jakby ekotorby są za darmo. I to leżało w tych ekotorbach. A powiem Wam, że to jest właśnie coś takiego, co można dać do torby lub do bagażu. Taki organizer. Na przykład właśnie do torby. Super organizer, jak ktoś ma dużą torbę, która nie ma przegródek. Patrzcie, jedna, druga. W środku są przegródki. Raz, dwa, trzy. Taka na zamek. No i z tej strony to samo, raz, dwa, więc bardzo praktyczna rzecz. Ja nawet nie wiem, czy ja nie będę tego używać do takiej dużej torby, którą mam taką przepastną, bez zapięcia, bo tutaj właśnie można sobie wszystko ładnie pozapinać, nawet portfel. I no i to jest w dodatku całkiem firmowa rzecz. Francesco Biasia, moi drodzy, ma takie wielkie logo wiszące. No nie jest to torebka, bo jakby, no wiecie, ale taka fajna kosmetyczka, czy saszetka, czy organizer markowy za darmo dostałam. Super, takie rzeczy tylko w lumpeksie, jak to ja mówię. No, jestem bardzo zadowolona z tego. Idziemy dalej. Teraz Wam pokażę coś droższego i to jest najdroższa rzecz z tego hola. Mianowicie mój sweter z Vinted, który kupiłam i od razu Wam mówię, że to jest vintage'owy sweter z czystej wełny i kupiłam go głównie ze względu na motyw, bo wiecie, że ja kocham muzykę, jestem też muzykiem. No i on ma właśnie znaczki muzyczne na sobie. No i dodatkowym atutem jest ta wełna 100% i w dodatku okazało się, że to jest taki bardzo, bardzo fajny londyński produkt. Handmade, 100% wool, czyli jest napisane Amor London. Sprawdziłam, znalazłam na necie tylko jedną sztukę takiego innego swetra. Wydaje mi się, że to jest firma, która robi ręcznie na zamówienie rzeczy, albo robi pojedyncze sztuki, pojedyncze egzemplarze, bo one naprawdę są drogie. Możecie sobie spróbować znaleźć, bo widziałam właśnie taki sam sweter w całkiem dużej, kilkaset funtów to było, także naprawdę no dość drogo, może przesadziłam kilkaset funtów, ale
Na pewno to było używany sweter, ponad 100 funtów kosztował. Także naprawdę jakaś taka vintage'owa mała firma projektancka, nie znam jej do tej pory, no ale warto poznać. I ten sweter mi się spodobał, bo jest taki oversize'owy, to jest świetne, bardzo grube, taka naprawdę gruba, mięsista wełna. I co ciekawe, jest gruba, ale w ogóle nie gryzie. To jest taka gruba przędza, jak nasza wełna, wiecie, ta taka owcza góralska, tylko że w odróżnieniu od tej naszej, ona naprawdę w ogóle nie ma takiego, tych włosków, które takie jadowicie się wbijają w skórę. Już Wam się pokazuję w tym swetrze. No i dla mnie to jest mega sweter. Strasznie mi się spodobał, a nie był aż taki tani, bo zapłaciłam za niego chyba z przesyłką koło 60 zł, coś w tym rodzaju. Już co do grosza nie pamiętam, ale strasznie mi się spodobały te motywy. No i naprawdę zrobić coś takiego na drutach nie jest łatwo. Jeszcze zaplanować te wszystkie znaczki muzyczne, te klucze, te nuty, no to już w ogóle. Także ja doceniam taki handmade, doceniam taką ręczną robotę, bo to jest naprawdę coś superowego. Coś, co jest no takim dziełem też artystycznym ludzkich rąk, więc za to warto dać nawet kilkadziesiąt złotych. Tym bardziej, że jest takie mega cieplutkie, przyjemne, no i w ogóle to jest takie coś, co ja bym w tym siedziała i pracowała w domu, pisała teksty, nie wiem, pełniała jakieś szkolne dokumenty, żeby się czuć tak, wiecie, nawet nagrywać w studio, bo przecież w studio nikt mnie nie widzi, jak nagrywam, więc mogę sobie nagrywać w takich wielkich rzeczach i takich przytulnych sweterkach. A zresztą do pracy powiem Wam, że też bym poszła w tym swetrze, bo jest po prostu cool. Dobra, moi drodzy, zdejmuję ten sweter, a w zasadzie to może w nim zostanę, bo tu nie jest aż tak ciepło. No i kochani, zostało tylko kilka rzeczy, mianowicie marynarka męska, a właściwie to jest płaszcz męski, za który zapłaciłam też na wyprzedaży w innym lumpeksie 15 zł. I przepiękna rzecz, zobaczcie, to jest aksamit w takie delikatne prążki, Te prążki są takie szaro-brązowo-czarne, prześliczny połysk ma ten, to jest bawełniano-wiskozowy aksamit bodajże. Nie ma metki, ale ja to już poznaję po dotyku po prostu, co to jest, to nie jest sztuczna rzecz. Taka vintage'owa rzecz, 26 zł kosztowało, natomiast tak jak mówię, to była już wyprzedaż, coś około 50 czy 40%, więc coś 15 zł mnie to kosztowało. No i to kupiłam dla Wiktora, to jest w ogóle ocieplane, czyli to jest taki płaszczyk bardziej, zobaczcie, pikowane ocieplenie. Można to nosić na taką jesień zimniejszą już, albo na jeszcze inną marynarkę. I ma przefajne guziczki, takie w stylu chińskim, zobaczcie. Takie jakby pętelki i z drugiej strony są takie guziczki z takimi węzełkami. To jest właśnie typowo chińskie zapięcie. Bardzo pięknie to wygląda, elegancko, być może Wam to pokażę później w stylówce. Ale nie zdążyłam na razie zrobić stylówki właśnie, bo to wymaga trochę pracy, szczególnie z mężczyzną, prawda? Żeby namówić go do takiego mierzenia. No w każdym razie świetna rzecz za 15 zł i to jest fajne właśnie na jakieś takie eleganckie wyjście, czy do opery, czy do właśnie teatru, czy na jakąś artystyczną imprezę. Fajna taka właśnie artystyczna rzecz. Podoba mi się bardzo. Kochani, kolejna rzecz to zadyszkę. Kupiłam piżamę taką vintage'ową, ale jest świetna, 100% bawełna. Bardzo mi się spodobała, taka na lata 80. Bardzo szerokie, takie z takiej cieniutkiej bawełny spodnie do piżamy, takie pumpy jakby. I bluzka ma rewelacyjne kolory, to jest w ogóle Hengella. Całkiem fajnie to wygląda, bardzo ładna jakość i to było nowiutkie, jeszcze zapakowane w zasadzie. Zobaczcie, jakie to jest oldschoolowe, vintage'owe, ale uważam, że świetna piżama, naprawdę. Taka, mi się to kojarzy może trochę z jakimś Supermanem, chociaż nie wiem czemu, bo kolory w ogóle nie te. Ale bardzo mi się spodobała ta piżama i ma świetną jakość bawełny, naprawdę bardzo dobrą, bardzo przyjemną w dotyku, mięciutką i taką cienką. Czymś takim się naprawdę fajnie śpi. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobra piżama jeszcze za dyszkę. Kochani, no i ostatnie dwie rzeczy to jest płaszcz i coś już takiego bardzo, bardzo vintage'owego. Teraz się już rozbiorę z tego swetra. No i kochani, pokażę Wam teraz ten płaszcz nowy, który kupiłam kolejny. Już przysięgłam sobie, nie kupuję żadnych płaszczy, zwłaszcza długich, zwłaszcza zimowych. Ale jak zobaczyłam ten płaszcz, to się zakochałam.
jest przede wszystkim brązowy, taki czekoladowy brąz i znowu ma taki, jak ten mój płaszcz od Annette Goertz, ma taki jakby włos wełniany, bo to jest wełna, dłuższy, taki właśnie troszkę teddy coat, ale naturalny teddy coat. Jest na mnie odrobinkę duży ten płaszcz, ale w zasadzie nie kupowałam go z myślą o sobie i ma przesuper kołnierz, właściwie kaptur, więc zaraz Wam pokażę, zobaczcie. Tutaj ma takie guziki kryte w takim panelu jakby. Super to wygląda. No i ten kołnierz, ten kapturo kołnierz się też tutaj zapina na guziki. O, takie trójkątne jakby. No i coś fajnego. Zobaczcie, to jest bez paska teraz zupełnie, więc ja to, za duże jest na mnie, więc ja to nawet nie próbuję teraz tego dopasować. Ale jakość tego płaszcza jest przesuper, naprawdę, jest leciusieńki. I zobaczcie, jak wygląda w tym kapturze. Wydaje mi się, że super. To jest takie właśnie typowo na lata, według mnie na lata 80. taki kaptur z futerkiem, ale jest tak fajny, cieplutki. I można sobie tutaj to rozłożyć. No i oczywiście można by go nosić też z paskiem. Jeżeli miałabym taki do wiązania pasek szlafrokowy, to by było rewelacyjnie. Jeśli miałabym ja nosić ten płaszcz, to pewnie bym zlikwidowała aż tak duże poduszki, bo w moim przypadku one są niepotrzebne zupełnie. Mam nadzieję, że się Wam podoba ten płaszcz. Być może ten płaszcz nawet wystawię na Vinted, jeżeli osoba, o której myślę, nie spasuje jej tak do końca, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo. Ale postanowiłam go kupić, bo naprawdę ten płaszcz kosztował, nie uwierzycie, 15 zł też. No, to jest bardzo, bardzo tanio, jak na wełniany płaszcz. W ogóle niezniszczony, w pięknym kolorze, no i z tym boskim kapturem w ogóle, którym się zakochałam. Także ktoś się ucieszy. Ostatnia rzecz to jest coś bardzo vintage'owego i to jest naprawdę oryginalna rzecz. Prawdopodobnie z lat 60. albo nawet 50. 100% wełna. Ona nie jest w idealnym stanie, bo zobaczcie, tutaj ona jest troszkę już sfilcowana pod pachami. I ma lekko podartą podszewkę, a podszewka jest w ogóle z jedwabiu. Ja to już wyczuwam jakby w ręku. Natomiast no, podszewkę można naprawić, to nie ma problemu, czy do krawcowej nawet oddam, żeby tą podszewkę po prostu zrobiła od nowa nawet. No i powiem Wam, że co mnie zachwyciło, przez super właśnie ten oryginalny guzik, oryginalny krój z tamtych lat. Pokażę się Wam tak na szybko w tej rzeczy. Takie coś można właśnie włożyć do jakichś stylówek, że tak powiem, na lata. Można to użyć do wspaniałych zdjęć, można to użyć w teatrze, do właśnie jakiejś kreacji, czy do jakiejś roli, która będzie związana charakterem właśnie z czymś takim. Także to jest znowu coś przesuperowego. No i te kroje niegdysiejsze są bardzo zgrabne, bo wtedy szyło się często na miarę i no i po prostu przedobrze było to uszyte, przesuper skrojone były te rzeczy i one były wszystkie właśnie takie, żeby się w tym wyglądało jak najbardziej seksownie, jak najbardziej atrakcyjnie. Były przepięknie właśnie uszyte. Zobaczcie, jak to jest tutaj staliowane. Jak to jest wszystko skrojone, że to leży, nie odstaje, nie robią się jakieś górki, doliny na tych ubraniach, jak w dzisiejszych ubraniach nieraz. Popatrzcie na te detale, tu są takie przepiękne przeszycia, jakby takie przyszyte kawałki skórki i te guziki w ogóle, no są niesamowite, takie wypukłe, no typowo właśnie na tamten czas. W ogóle mi się to kojarzy z Gambitem Królowej, nie wiem, czy oglądaliście już serial na Netflixie, ale ona tam prezentuje te wszystkie z lat 60. stroje, niektóre jeszcze są bardziej tak nawet na lata 50. I te stroje są właśnie wszystkie takie z takimi cudnymi detalami, dlatego mi się to też tak skojarzyło i stwierdziłam, że no wow, wow. I za tą rzecz zapłaciłam tylko 8 zł, więc to jest w ogóle też jak za darmo za taki vintage. Coś w zasadzie, co z zewnątrz nie jest bardzo zużyte, co jakby tak patrząc na to, czy stylizując to, nosząc to do jakiejś roli, w ogóle nie widać, żeby to było zniszczone. To jest od środka zniszczone bardziej. Wydaje mi się, że to jest coś przesuperowego. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym.
wyobrażam to sobie do takiej spódniczki ołówkowej za kolano, albo do właśnie takiej bardzo rozkloszowanej na lata 50. biało-czarnej, albo nawet czerwonej. Wyglądałoby cudnie, na pewno w epokowych stylówkach na różne dekady zrobię stylóweczkę z tym żakietem, także nie będę Wam już teraz psuć zabawy. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na następne programy. Już w niedzielę będzie program z ulubionymi stylówkami z roku 2020, a później znowu jakieś hole i zapraszam Was właśnie na stylówki na lata 70., 80., które już bardzo niedługo na moim kanale. Do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!